Witam Was serdecznie. Ja wiem, znowu woda, znowu morze, które zresztą widać za mną. Ale tym razem jestem z reprezentacją Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, na rejsie, prosto do Kopenhagi. Rejs jest zorganizowany przez 88. Akademicką Drużynę Wędrowniczą i to ciekawe, ci ludzie w ciągu dwóch dób chcą osiągnąć Kopenhagę. Sprawdzę, czy im się to udało. A Wy obejrzyjcie sobie te piękne widoki, które tutaj się znajdują. No i dotarliśmy. Jesteśmy na pięknej, malowniczej wysepce Christiansen. Tutaj jeszcze działa z okresu, kiedy ta mała wysepka była twierdzą, później więzieniem, a dzisiaj jest atrakcją turystyczną. Jeśli ktoś z Was zabłądzi na tej wyspie i te 600 metrów wyda się dla niego zbyt daleką wędrówką, na przykład mroczną zimę, to może się schronić w takim oto miejscu i przeczekać śnieżycę. Piękne, malownicze, lekko dzikie uliczki czekają na turystów, więc jeżeli chcecie gdziekolwiek wybrać się na Bałtyk, to Christiansen jest najlepszym rozwiązaniem. Tak. Kurs na słońce! Właśnie opuszczamy malownicze Christiansen. Dokąd nas poniosą wody Bałtyku, to się okaże. Znajdujemy się właśnie w Alinkę, jednym z portów Bornholm. A Bornholm to jedno z najpiękniejszych miejsc na Bałtyku. Jest tu wiele zabytków, a także ciekawych atrakcji turystycznych. Warto też wspomnieć, że piękno krajobrazu, które jest właśnie na tej wyspie, jest wprost nieporównywalne z żadnym innym. I część tego piękna postaram się Wam pokazać. Większość z tych domów nie ma ani zasłon, ani firanek, tak jakby ludzie nie mieli nic do ukrycia i najwyraźniej nikomu nie przeszkadza tłum ludzi przechodzących ulicami i wgapionych w to, co macie w środku. W Polsce jest to nie do pomyślenia. No i dla turystów jest to niezwykła nowość, dlatego nie ma co się dziwić, że Rzesza Paczałek wpatruje się w dobytek całego mieszkania. Ponadto wiele domów ma tutaj widok na morze. Fantastyczny widok na Bałtyk. Wielkie okno w salonie, przez które można obserwować morze. Właśnie powoli zaczynamy odchodzenie i wyruszamy w stronę Szwecji. Thank you.
No i powolutku zaczynamy odchodzenie od kej. Buduj szpring i oddaj. Dobra, klarna to ma odbijacza. Czasem na Bałtyku jest niezwykle cicho i bardzo urokliwie. Nie wiem, czy dobrze widzicie to, co dzieje się za moimi plecami, ale niebo tam się układa w niesamowite kolory. I taki widok to tylko na Bałtyku. Czy ja mówię jak trochę szalony? Mamy prześliczną pogodę, jest koło godziny 5 i właśnie oczekujemy na wschód słońca, a krajobraz wokoło jest po prostu bajeczny, więc jeśli ktoś nie był na środku morza, to serdecznie zapraszamy. Zaraz po przybyciu do Karlskrony udaliśmy się na rynek główny i było to pierwsze miejsce, jakie zobaczyliśmy. Oczywiście zaraz po porcie. I to, a także wiele innych miejsc pokażemy Wam. No i wiecie, jak to jest na tym rynku. Tu sobie tak ludzie truptają. Tak trup. W jedną i w drugą. W tę i nazad. I tak w kółko. U nas w Polsce takie czasy, gdzie to się stało w takich długich kolejkach, dawno już minęły. Tu jak widać, w Szwecji się dopiero zaczynają. A to, co jest za nami, to pierwszy szwedzki okręt podwodny. Zobaczcie go z bliska. A teraz znajdujemy się w miejscu, gdzie modlą się zazwyczaj Szwedzi. No i musieliśmy nieźle narozrabiać, bo gonią nas aż 3 okręty szwedzkie, w dodatku wojenne.
Jest koło 4 w nocy. Wokół pełno mgły. A z tej mgły może się wyłonić latający Holender. Albo jakiś tankowiec. Ale chyba tak się nie stanie, bo tankowcy tędy raczej nie pływają. Jakby się stało, to byśmy zobaczyli wielkie, jasne światło na końcu tunelu. I to było koniec tej opowieści. I tak oto z grillem i przy dźwiękach szant spędzamy ostatni wieczór na jachcie. Jutro tylko puck, a dalej już lądem do domu.